Grzesiek i Adam nie mają wzajemnego wglądu w postęp swoich prac. Grzesiek wpadł jednak na pomysł, jak sprawdzić, czy konkurent depcze mu po piętach. Wystawił w internecie swoje mini na sprzedaż. Ciekawe, czy Adam kupił już samochód. Zaraz będę to wiedział, bo o tej porze roku dużego wyboru nie ma. A mój chwilowo jest do sprzedania. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzwonię, sprawę ogłoszenie. Tak, tak. Cześć, Adam, Grzesiek Duda. Chciałem tylko sprawdzić, czy już masz, a widzę, że nie. Nudzi ci się? A ja swojego już mam. Jak ci się podoba? A to jest twój? Ten to twój? Tak, tak, tak. Ten, co udałem, że ci go sprzedam. Tańszego nie było? Znaczy, wiesz co, nie było tańszego, bo go miałem w garażu, wiesz? Także tańszego nie było. Jakieś 10 lat. No wiesz co, takie sobie... Adaś, taki sobie wybrałeś samochód. Ja nie protestowałem. Taki mamy. Dobra, kończę. Nie mam czasu, na razie. A no cóż, Grzegorz zrobił sobie mały żarcik. Wystawił swojego miniacza na ogłoszenie. W ten sposób chciał mi pokazać, że ma już samochód i zaczął już pracę. No nie wiem. Może to i śmieszne. Tak czy inaczej, Grzegorz jako sprzedawca będzie do jednej słusznej grupy przyporządkowane. Duda. Chociaż powinno być Grzegorz D, żeby było ładniej. Handlarz Cwaniak. Nie mam samochodu, muszę podzwonić po znajomych, uruchomić wszystkie swoje kontakty i znaleźć samochód, ponieważ Grzesiek na razie mnie wyprzedza.